Proszę pani radna Szarek. Panie wójcie, chciałam się zapytać, na jakim jest etapie, co się dzieje z ulicą Urzędnika, z tym projektem zamiar i tak dalej? Został wniosek skierowany do starostwa o to, żeby w ramach szczególnych zasad realizacji projektów drogowych, czyli takich zwanych zrinów, móc dokonać tych, można powiedzieć, zamian tej regulacji stanu prawnych tych działek, które tam są. Tyle na dzień dzisiejszy. Jak to długo jeszcze będzie trwało? Powiem szczerze, trochę komplikuje się sytuacja właścicielki, więc jest dosyć poważnie chora i chcielibyśmy, żeby to zakończyć, zanim nie daj Boże coś nie stało się. Ja myślę, że w styczniu powinniśmy mieć odpowiedź ze starostwa, jeśli chodzi o zasady później. Te odszkodowawcze, które no, dla tych właścicielki by się tam należało. Czy w tej formie, dlatego że tak, forma zrinu nie bardzo przewiduje taką formę wymiany gruntów, ale no, tutaj w tym momencie można to zrobić, mając już przejęcie tej nieruchomości. Możemy to wykonać zamiast ekwiwalentu pieniężnego, wykonać ekwiwalent po prostu zamiany gruntów. Dlaczego z linem, a nie takim, nie w ten sposób, takim zwykłym podziałem? Czy ten podział musi iść poprzez lin? Dlatego, że gdybyśmy podzielili te nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to znaczy podziału moglibyśmy dokonać tylko w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. No a on w tym terenie jest taki, że no, nie satysfakcjonuje tam właścicielki i jej rodziny. W związku z tym, no, żeby to dokonać tak, jak ona sobie chce, to musimy to zrobić poprzez jej. Czyli jest szansa, że jednak ta zamiana działek będzie nie finansowa, tylko uważana? Jako wtórny element decyzji z widowska. Czyli na początku przyszłego roku? Czekamy teraz na odpowiedź starostwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję.